A więc miesiąc temu rozmawialiśmy o tym obowiązku, jaki spoczywa na małżeństwie i na rodzinie wobec Pana Boga. Ale tak jak cała nasza święta religia jest oparta na dwóch przykazaniach miłości. Jedno to jest miłości Pana Boga ponad wszystko, tak również drugie przykazanie podobne jest temu, a mianowicie miłości bliźniego jak siebie samego. I też instytucja małżeństwa i instytucja rodziny jest w sposób naturalny oparta na właśnie na tym też drugim przykazaniu, które de facto w praktyce jest pierwsze, można powiedzieć. Czyli oczywiście ważniejsze jest przykazanie miłości Pana Boga, niewątpliwie, natomiast i ono jest pierwsze, natomiast w praktyce pierwszym jest przykazanie miłości bliźniego. Mówiliśmy miesiąc temu o tym, że rodzina powinna się wspólnie modlić, oddawać Panu Bogu cześć, i to jest prawda, ale też doskonale wiemy, że jakby ta nasza wspólna modlitwa w rodzinie, o ile jest, zajmuje jednak mimo wszystko jakąś tam bardzo, bardzo nieduży odcinek czasu. Natomiast poza tym to są po prostu ćwiczenie się w miłości bliźniego. Pan Jezus, kiedy mówi nam o małżeństwie, to używa starotestamentalnej, albo właściwie nawet nie, to nie jest przypowieść, tylko pewnego obrazu ze Starego Testamentu, który, ja myślę, że on oddaje dość genialnie to, czym małżeństwo jest. Mianowicie Pan Jezus mówi, że opuści kobieta swojego ojca i matkę i połączy się z mężczyzną i staną się oboje jednym ciałem. I tu jest jakby całe sedno. Nasze ciało tak Pan Bóg stworzył, że istnieje w nim mnóstwo, cała gama różnych członków, a wszystkie działają harmonijnie, chociaż każdy z tych członków działa inaczej. Każdy członek w naszym ciele ma inne zadanie i czym innym jest serce, czym innym jest mózg, czym innym jest ręka czy oko. Każde ma inne działanie, ale zobaczmy, że wszystkie te członki współdziałają dla dobra ciała. To nie jest tak, że dajmy na to, serce się wykaże i będzie pompowało nadmiar krwi, po prostu będzie miało taki ogromny rytm bicia, że po prostu w pewnym momencie żyły pękną i ten, ale serce się wykazało, tak? No nie, to nie jest tak. Ale są momenty, kiedy trzeba rzeczywiście pobudzić cały organizm, na przykład jesteśmy wystraszeni, trzeba na przykład ratować się, jesteśmy zagrożeni i w tym momencie serce mocniej pompuje, ażebyśmy mieli więcej tej adrenaliny i szybciej uciekali, bo na przykład, nie wiem, wyskakuje jakiś tam zwierz gdzieś, powiedzmy, z krzaków w lesie idziemy i jest sytuacja i w tym momencie oczywiście współdziałają i nogi, ale i serce, tak? No bo gdyby serce, dajmy na to, spowolniło w tym momencie bicie, oto nogi nie miałyby siły, po prostu nie byłyby utlenione, nie miałyby tego dopływu odpowiedniej ilości tlenu i by się szybko zmęczyli i pewnie ten dziki zwierz by nas pożarł, tak? No, tak, jeżeli byśmy trzymali się tego obrazu. I oczywiście tak wygląda, że oczywiście każdy z naszych organów działa inaczej, ma swoje działanie, ale cel jest jeden. Celem jest dobro całego organizmu. I tu mamy, no niestety my ludzie mamy ten problem z racji grzechu pierworodnego. Bo to jest jasne, tak? Ja myślę, że każdy człowiek, który wstępuje w małżeństwo, doskonale wie, że właśnie utworzymy jakby taką nową wspólnotę, taki rzeczywiście taką społeczną komórkę, że będziemy się o siebie troszczyć, że będziemy sobie nawzajem pomagać, że będziemy dla siebie jakby wsparciem i tak dalej, i tak dalej. Ale no nie da się oszukać naszej natury, która jest skażona grzechem. I ta nasza natura, która jest skażona grzechem, powoduje, że my nie działamy tak jak nasze, powiedzmy, nierozumne organy w ciele,
które po prostu tak zostały stworzone, zaprogramowane i działają właśnie w taki sposób, że wszystkie na korzyść całego organizmu. Natomiast my zaczynamy działać każdy na swoją własną, taką indywidualną korzyść, nazwijmy to tak. Częstokroć kosztem całego organizmu. W momencie, kiedy w organizmie zaszwankuje jakiś z organów, to oczywiście są jakieś tam tryby awaryjne w naszym organizmie, ale one są tymczasowe. I jeżeli ten szwankujący organ nie zostanie wyleczony na czas, no to cały organizm się rozsypie. To jest prosta sprawa. Jeżeli to są zwłaszcza jakieś ważne organy, bo jeżeli to jest oko, no to da się bez oka żyć. Ale jeżeli to jest, dajmy na to, serce, nerki, nie wiem, wątroba, czy nieważne. Generalnie takie, od których zależy nasza egzystencja. W momencie, kiedy zacznie szwankować jeden z tych organów i nie przyjdzie tutaj jakaś pomoc, jakiś lek, jakaś interwencja lekarska, to w tym momencie po prostu bardzo łatwo można doprowadzić do śmierci organizmu. I w naszym takim tym rodzinnym organizmie ojciec i matka to są, czy też mąż i żona, to są życiowo ważne organy. Gdzieś tam powiedzmy babcia, ciotka i tak dalej. To są oczywiście wielokrotnie użyteczne, tak, nazwijmy to, można dzieci dać babci, żeby jak nie mamy czasu, żeby się zajęła, albo czasami można, jak nie ma czasu, żeby ugotować coś, czy jakieś ciasto upiec, to zawsze można gdzieś tam na babcię liczyć, owszem, ale generalnie nie należą babcia, czy tam teściowa, czy jakaś tam ciotka, wprost do małżeństwa czy do rodziny. I nawet jeżeli tam coś szwankuje na tym polu, tak, tym dalszych, to jeszcze niekoniecznie musi zaszkodzić samej rodzinie czy też małżeństwu. Ale jeżeli zacznie szwankować tutaj wewnątrz ojciec, matka, to niestety się kończy w tym momencie po prostu rozpadem. I wracając do tegoż tematu, mianowicie ten grzech pierworodny w nas powoduje co? Tu będę szczególnie może bardziej krytyczny wobec mężczyzn, bo jako mężczyzna te męskie wady bardziej znam. Na kobietę patrzę zawsze w pewien sposób, mimo wszystko wydaje mi się, że kobiety przez Pana Boga zostały obdarzone bardziej, nazwijmy to tak, łatwiej kobiecie się uświęcić. Według przynajmniej mojej wizji, to nie znaczy, że jest to bardzo proste, bo dla każdego to jest trud. Natomiast mają pewne, jakby nazwijmy to taki cały naturalny pokład tych darów, które Pan Bóg wpisał w naturę kobiety, które ułatwiają. Z racji roli też kobiety w małżeństwie i w rodzinie. Natomiast mężczyzna ma oczywiście inną rolę i Pan Bóg też inaczej go wyposażył, a to nasze wyposażenie, ja nie mówię, że ono jest złe, ale dla nas mężczyzn może być i jest najczęściej sporym problemem. Ponieważ jeżeli się nad sobą nie pracuje, to później skutki są takie, jakie są i to się kończy źle. Pan Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę, stworzył istoty sobie równe. I kobieta jest człowiekiem i ma taką samą ludzką godność, jak i mężczyzna. Ale są to istoty różne. Tak jak powiedziałem, kobiety zostały przez Pana Boga wyposażone w pewien niesamowicie cenny dar, jeżeli nawet myśmy popatrzyli od tej strony też nawet świętych. Ja myślę, że jednak kobiet jest mimo wszystko więcej świętych. Dlaczego? Dlatego, że kobieta ma pewną taką naturalną nawet potrzebę poświęcenia się. Czy to będzie dla Pana Boga,
Czy to będzie dla męża, dla dzieci? Jest jakby ten duch ofiary, można powiedzieć, wpisany. To znaczy, to nie jest tak, że oczywiście to przychodzi z automatu, tak? To wcale nie o to chodzi, że to jest takie proste i oczywiste, i że każda kobieta ma na pewno łatwo, tak, że każdą ofiarę, proszę bardzo, nie, 3 dni nie śpi i nie ma problemu, jeszcze 7 dni nie pośpi i będzie też dobrze, tak? No nie będzie tak. Oczywiście, że są pewne granice i pewne jakby tutaj siły są oczywiście i te fizyczne, i psychiczne też są ograniczone. Aczkolwiek no, ma tutaj tą predyspozycję do tego i ten duch ofiary, i ten duch poświęcenia no, powoduje też to, że wielokrotnie to właśnie kobiety dźwigają te nasze rodziny. Tak na dobrą sprawę wiele z takich, zwłaszcza w tym kryzysie takiej męskości, kiedy mężczyzna się wypiera swojego zadania, to kobiety jakby no, siłą rzeczy, no to biorę jeszcze to, co jej facet powinien zrobić, to i ja jeszcze na swoje plecy i ciągnę całą rodzinę i tego faceta i wszystko i oczywiście jest to jakby długofalowe, jest to złe, bo facet bardzo się z tego powodu cieszy. Jak chce zrobić za mnie, no to dobrze. To jak najbardziej, nie ma sprawy. Bardzo chętnie mężczyzna odda wszelkie takie swoje, najmy na to, obowiązki, jeżeli tylko znajdzie u swojej żony taką inicjatywę, że ja to zrobię, to proszę bardzo, drewno porąbać, proszę bardzo, kobieta zaraz siekierę idzie i porąbała, w piecu napaliła, tutaj nie wiem, co tylko trzeba, odśnieżyła, samochód, nie wiem, tam silnik naprawiła, no mężczyzna co w tym momencie zrobi? No mężczyzna w tym momencie oczywiście, dobra, no to ja w takim układzie siadam sobie przy komputerze, albo nie wiem, przed telewizorem, albo sobie, nie wiem, kładę się i dobra, i korzystam z czasu. Oczywiście jest, przejaskrawiam i oczywiście nie każdy mężczyzna taki jest, to jest jedna sprawa. I druga sprawa, to też nie jest tak, że mężczyzna mimo wszystko nie odczuwa wyrzutów sumienia, bo mimo wszystko jest mu głupio, kiedy kobieta przejmuje rolę głowy rodziny również. Jest. Gdzieś tam wewnętrznie. Chociaż lenistwo pewnie jest większe w wielu wypadkach, żeby jednak się zmobilizować i dobra, i coś tam wziąć. Natomiast oczywiście jaka cecha, ja powiedziałem, że jakby mężczyzna ma swoje tutaj ubogacenie od Pana Boga, które jest, wydaje mi się, że trudniejsze. Z racji roli, którą szczególnie Pan Bóg powierzył mężczyźnie, ta cecha jest trudna, mianowicie no mężczyzna ma być przywódcą i tym, który zdobywa środki, zdobywa jakby byt i jest oparciem, więc jest, no jakby z natury swojej jest szorstki, musi być wojowniczy, musi być no takim, na którym rodzina się może oprzeć. Zwłaszcza kobieta, żona, tak? No już później synowie szczególnie, tak? To jest jakby rola, mężczyzna musi stanąć na czele rodziny i musi rzeczywiście podjąć wysiłek, żeby tą rodzinę utrzymać, ale nie tylko w sensie zdobyć środki, ale żeby być rzeczywiście wsparciem. I Pan Bóg, no, mądrze to oczywiście rozwiązał, mianowicie w taki sposób, że dał mężczyźnie takiego ducha rywalizacji, ducha czy chęci zdobywania. Ale wiąże się to w jakiś sposób z egoizmem. Czyli gdzieś w mężczyźnie jest chęć wykazania się przed żoną, przed dziećmi, przed innymi mężczyznami. Chcemy się wykazać i pokazać, że my coś umiemy i zdobywamy się na jakieś wysiłki, ale właśnie często wtedy, kiedy
rzeczywiście czujemy tą świadomość, że się wykazaliśmy, tak? Że ktoś nas teraz pochwali, doceni i powie, o rzeczywiście jesteś tutaj no, bohaterem, tak? Że potrafiłeś, nie wiem, coś tam zrobić takiego niesamowitego, co przeciętny człowiek nie potrafi. I wtedy mężczyzna jest gotów rzeczywiście do działania. Ale prawda jest taka, że w życiu no nie wygląda to tak, że za każdym razem ktoś nas będzie ciągle chwalił. To nie o to chodzi, że jak coś zrobimy, to zaraz po prostu tutaj będą jakieś mowy pochwalne, apele w rodzinie i wszyscy, nie wiem, się teraz będą kłaniali, że o tutaj mąż coś tam zrobił. I wtedy oczywiście motywacja gdzieś upada, bo jak nie ma się przed kim pokazywać, no a tutaj powiedzmy już publiczność jest, jakby no, zna wszystkie moje możliwości i zna moje słabe strony, no wtedy upada ta cała motywacja i tak jak powiedziałem, przejmuje inicjatywę ten egoizm, który jest właśnie tym złym egoizmem, w sensie takim szukanie własnej wygody i jakby, dajmy na to powiedzenie sobie, ja swoje zrobiłem, tak? Dalej jakby to już nie moja sprawa. Gdy byłem jeszcze klerykiem w Niemczech, miałem sytuację, znaczy dla mnie to było szokujące wtedy, w tej chwili to już jakby są takie obrazki zupełnie naturalne. Widziałem turecką rodzinę, byłem latem w tym czasie w Monachium, turecka rodzina, która była na zakupach. Szokujący widok, ponieważ ojciec szedł na przodzie w krótkich spodenkach, pod koszulką i za nim szła opatulona całkowicie na czarno kobieta, która niosła torby i jeszcze pilnowała, chyba tam była piątka czy szóstka dzieci, tak? Miała jakby oko. Mężczyzna szedł przodem, tak? Jakby za nim szła kobieta z tymi dziećmi, z tymi pakunkami, a on w ręku nie miał nic. I mówimy, że to jest szokujące, bo jest szokujące, ale często trochę to wygląda w naszym życiu tak samo, bo oczywiście ta kobieta tam, powiedzmy turecka, z całą pewnością nie dostarczała do domu pieniędzy. Więc te wszystkie zakupy, które zostały poczynione, one raczej były wynikiem pracy tego mężczyzny, który te pieniądze do domu przyniósł. I można było pójść na te zakupy. Ale on swoje zrobił. On jest panem i on jakby w tym momencie już jakby on się dziećmi nie będzie zajmował, on nie będzie dźwigał pakunków, on jest ewentualnie tym, który wyciągnie z portfela kartę czy tam gotówkę i zapłaci za te poszczególne zakupy i później już ma tragarza, który no się zajmie całością, tak? Czyli dostarczeniem tego przynajmniej do samochodu, później z samochodu do mieszkania i oczywiście w międzyczasie musi no, ogarnąć te dzieci, które też jako małe trzeba pilnować, mieć oczy na otwarte, żeby gdzieś tam w mieście coś się nie stało. Ja z przykrością też czasami słyszę, że taka postawa analogiczna gdzieś jest zapisana w mentalności ludzi związanych z tradycją. Że moim zadaniem jest oczywiście zdobycie środków, opłacenie rachunków i ja to oczywiście z tego się muszę wywiązać, a reszta to już nie moja działka. Tak? To jest jakby sprawa żony, która powinna teraz wszystko ogarnąć, dzieci, te wszystkie domowe sprawy, a bardzo często jest tak, że jeszcze żona również pracuje, bo w sensie oprócz tej pracy w domu pracuje jeszcze gdzieś zawodowo, ponieważ no, takie są warunki. Ale mężczyzna jakby uważa, że jemu nie przystoi, tak? Nie wiem, na przykład wracają z pracy on i ona i teraz, nie wiem, trzeba zrobić obiad, no to kobieta do garów, mężczyzna siada sobie, nie wiem, z gazetą i czeka na obiad. A przecież
I on i ona pracują tak samo, zawodowo. Być może wykonują inną pracę, być może mężczyzna ma jakąś bardziej pracę, dajmy na to, wymagającą więcej siły fizycznej, tak? Nie wiem, no, to różnie bywa, ale ostatecznie też jest silniejszy. I dlaczego nie można tak, żeby wracają i teraz, nie wiem, powiedzmy ten, kto jest bardziej zdolny w gotowaniu, niech gotuje, powiedzmy, a ten na przykład obiera ziemniaki, tak? Przecież można. Albo zająć się dziećmi w tym momencie, przynajmniej żeby nie przeszkadzały w kuchni, no to biorę po prostu dzieci i teraz się zajmuję dziećmi, żeby one, żeby żona akurat mogła w spokoju zrobić obiad. Także wynika to, właśnie tak jak powiedziałem, z tego naszego takiego egoizmu, że mi nie przystoi, ja swoje zrobiłem, ja już jakby limit wyczerpałem i kieruję się no, przede wszystkim tym świętym spokojem. To jest dla jakby taka największa świętość, jaka jest. No i tak jak powiedziałem, w pewnym momencie, skoro zaczyna to szwankować, no to również i ta druga strona gdzieś tam nerwy puszczają, no bo ileż można. Ileż można to wszystko po prostu dźwigać na swojej głowie i jeszcze mieć jakieś, wysłuchiwać pretensje i że i jakieś tam, nie wiem, narzekanie, niezadowolenie, a z drugiej strony jakby nie kiwnie palcem, nie pomoże, nie zainteresuje się, bo to nawet, może nawet nie tyle chodzi o jakąś taką fizyczne zaangażowanie, tak, ale przynajmniej zainteresowanie się. Co tam słychać, jak tam mijają, dajmy na to, dni z tymi dziećmi właściwie tak cały czas, na okrągło, albo nie wiem, w pracy, albo w domu, czy wszystko jest w porządku, czy nie potrzebuje jakiejś tam rzeczywiście jakiegoś wsparcia. I oczywiście, że to nie chodzi o to, żeby pomieszać rolę w rodzinie. Nie o to, zupełnie nie o to chodzi, żeby teraz mężczyzna przejął rolę kobiety, a kobieta rolę mężczyzny, bo tak jak powiedziałem, w organizmie każdy organ powinien wykonywać swoją pracę. Ale zawsze mieć na oku tą drugą osobę. W narzeczeństwie tak jest, że narzeczeni rzeczywiście mają tą zdolność i się interesują. Najczęściej się interesują tą drugą osobą, bo są też jakby jest ten element, jakby to powiedzieć, egoistyczny, bo można ją utracić. Jeszcze nic nas nie wiąże tak na stałe, tak? No więc. Więc siłą rzeczy wtedy, nie wiem, że jakiś tam prezent, że a może byśmy poszli, nie wiem, gdzieś tam do kawiarni, może do kina, może coś i tak na zasadzie, żeby tylko utrzymać tą osobę przy sobie. Po małżeństwie, no wydaje się już teraz co, no, ta moja małżonka już jest moja i jest, nigdzie się teraz ode mnie nie ucieknie, więc siłą rzeczy trzymamy się razem, ale na zasadzie ja się już nie muszę interesować w tym znaczeniu, że a może jej jest trudniej. Oczywiście działa to i w drugą stronę. Nie chciałbym, żeby to też wybrzmiało w taki sposób, że to tylko no, mężczyzna ma jakby odpowiedzialność w rodzinie za to, żeby ta rodzina funkcjonowała dobrze. Każdy przypadek jest na pewno inny i czasami jak to w życiu bywa, czasami to mężczyzna jest może bardziej odczuwa te skutki grzechu pierworodnego, czasami to kobieta jest tą, która bardziej odczuwa te skutki grzechu pierworodnego i niewątpliwie Pismo Święte również mówi wiele o swarliwych kobietach, o powiedzmy jakiejś kobietach, które mają być cały czas również pretensje, które jakby cały czas są niezadowolone, bo mężczyzna, nie wiem, nie dostarcza tyle pieniędzy, ile by się chciało i warunki są takie, jakie są, ale nie zawsze to jest wina mężczyzny, tak? To nie jest tak, że to się po prostu, nie wiem, jest po prostu jakiś magazyn, gdzie teraz ci silniejsi, którzy po prostu mają większe bicepsy, po prostu przeciskają się więcej, chwycą i wyniosą. Życie jest takie, że często, jeżeli ktoś chce uczciwie żyć i uczciwie zarabiać, no musi się jakby zadowolić jakąś, powiedzmy, średnią krajową, ponieważ
nie sposób, tak? Bo ktoś, nie wiem, po prostu jakby te lepsze stanowiska, lepsze jakąś pracę przejmuje, ale jeżeli nie ma tego takiego, dajmy na to, wyczucia o małżonki i ona tylko ma pretensje, no za mało zarabiasz, za mało tutaj przynosisz, za mało ten i... No to też może być frustracja i też może być niezadowolenie i też to się może źle skończyć. Ja zdaję sobie sprawę, że nie ujmuję tu pewnie wszystkich problemów. Moim celem tej całej nauki jest to, żeby nie omówić każdy z istniejących problemów, ponieważ pewnie ich jest cała gama i o niektórych być może nawet nie podejrzewam, że istnieją. Natomiast ja bym chciał tylko przypomnieć tą zasadę, którą Pan Jezus powiedział, że mężczyzna i kobieta tworzą jedno ciało i to na stałe. Tak? Czyli dopóki trwa małżeństwo, to dopóty jest jakby konieczność tej świadomości, że tworzymy jedno ciało i nie tylko ja się interesuję sobą, nie tylko żebym czas na swoje hobby, na swój odpoczynek, na swoje jakieś tam, nie wiem, spotkania z kolegami mieć, ale najpierw i przede wszystkim czas dla, czy też poświęcenie dla dobra tej rodziny, która jest tutaj jakby najważniejsza w życiu i mężczyzny, i kobiety. Tak jak powiedziałem, łatwiej o to poświęcenie jest kobiecie, aczkolwiek to wcale nie jest powiedziane, że przychodzi to również i kobiecie łatwo. Jeżeli mamy tą świadomość, to wtedy oczywiście jakby nasze reakcje i nasze postępowanie jest jakby ma inne zupełnie. Jakby zaczynamy inaczej postępować. W tym momencie, dobra, to nie jest tak, że ja jestem, dajmy na to, nie wiem, teraz w pracy zostałem sfrustrowany, przychodzę do domu i teraz wszyscy mają chodzić na palcach i teraz jedzenie ma być takie, jakie ja chcę i teraz kobieta znowu nie zgadła i jeszcze ja to mało, że się nacierpiałem w robocie od szefa, to jeszcze przychodzę do domu i zrobiła akurat to, czego nie znoszę i teraz i wyleję to wszystkie swoje żale i pretensje na żonę czy też na dzieci i teraz wszyscy po kątach albo mężczyzna, który no po prostu... To się też zdarza czasami tak, że jak po prostu pomyśli, że ma wracać do żony, która mu zaraz na dzień dobry będzie suszyć głowę, to mówi, że na trzeźwą głowę do domu nie wchodzę, tak? Się znieczulę i dopiero wtedy jakoś przeżyję. Oczywiście nie usprawiedliwiam tutaj alkoholizmu, to nie o to chodzi, żeby powiedzieć, że to jest usprawiedliwione. Natomiast tak jest. Tak się czasami też zdarza, bo myślimy o sobie, o tym, że no, mi jest ciężko, ja muszę tutaj coś tam robić, ja muszę ten, a zawsze jakby mówimy, że własna koszula jest zawsze bliższa ciału, ale trzeba też pomyśleć o tym, że ta druga strona również ma swoje jakieś problemy, kłopoty i teraz jeżeli musimy w domu znaleźć takie zaciszne miejsce, gdzie możemy sobie odpocząć, no to tylko wtedy, kiedy będziemy myśleć o drugiej osobie. To jest bardzo ciekawe, jakby teraz przeskoczę tylko na chwilę do życia zakonnego. Jak to zapewne wiecie, są różne formy życia zakonnego. Jedną z takich uchodzących za surowszą jest oczywiście forma życia pustelniczego. Można powiedzieć, ona jako taka stricte w tej chwili nie występuje w ogóle, ponieważ takie zakony jak Kameduli czy Kartuzi, którzy no, mają duże elementy życia pustelniczego, mimo wszystko mają jakąś wspólnotę. Ale w starożytności występowało. W Europie życie zakonne w sposób szczególny się rozwinęło dzięki świętemu Benedyktowi, który kładł duży nacisk na życie wspólnotowe. I to życie wspólnotowe, ja nie wiem, czy on nazwał jako trudniejsze, ale na pewno postawił warunek, żeby ktoś
z klasztoru mógł oddalić się na pustelnię, to najpierw musiał się wyćwiczyć w życiu wspólnotowym. Życie wspólnotowe kształtuje cnoty. I jak ktoś jest wyrobiony w cnotach, który ktoś, kto rzeczywiście się utwierdził w takim duchu zapominania o sobie i tym ćwiczeniu się w miłości bliźniego, dopiero taki był zdatny do tego, ażeby podjąć życie w samotności, jakby na pustelni całkowicie dla Pana Boga. Analogia do życia w rodzinie jest właśnie taka. Życie w rodzinie jest również szkołą cnót. Niczym innym tak naprawdę. Jakby może zawsze jest idealnie w narzeczeństwie, albo prawie idealnie. Tak, to jest wtedy po prostu sama słodycz i pięknie i miło i wszystko, no wszystko jakby naprawdę, wiatr w żagle. Ale później, kiedy następuje małżeństwo, to jest to okazja do tego, żeby rzeczywiście ćwiczyć się w cnotach, żeby rzeczywiście ćwiczyć się w miłości bliźniego. Tak jak powiedziałem, dlatego to przykazanie miłości bliźniego jest pierwsze. Miłość bliźniego jest zaprzeczeniem mojego egoizmu. Jeżeli, dajmy na to, jestem sfrustrowany, czy to tym, że dzieci były niegrzeczne, że tam powiedzmy, nie wiem, teściowa zadzwoniła i tam mi próbowała mnie pouczać, jak mam gotować, albo znowu tam powiedzmy, nie wiem, coś stłukł słoik, nie wiem, i teraz miałam sprzątania pełno, albo mąż powie, że w robocie było to i tamto i jest po prostu cały podenerwowany, to kiedy idzie do domu, to powinien pomyśleć o tej drugiej osobie. To jest oczywiście, że to nie o to chodzi, żeby powiedzieć, nic mi się nie stało, no stało się. Oczywiście. Ale w domu jest osoba, która też miała swoje problemy, swoje kłopoty, swoje trudności i o niej należy w tym momencie pomyśleć. O niej, dobra, czy ona czegoś nie potrzebuje, czy w sensie żona, czy on czegoś nie potrzebuje, czy rzeczywiście w jakiś sposób nie mogę, dajmy na to, pomóc w dźwiganiu tego ciężaru, który on czy ona dźwigają. I to jest heroizm. To jest heroizm. Jeżeli ktoś się rzeczywiście uświęca i jest świętym małżonkiem, to tylko właśnie przez to, że nauczy się zapominać o sobie i myśleć o tej drugiej osobie. I wtedy mamy do czynienia rzeczywiście ze świętym mężem, ze świętym